to, co zrozumiałyśmy, to to, że Dom Chłopaków ma mnóstwo przyjaciół. Dzisiaj siostry zakonne prowadzące znany w Polsce Dom Chłopaków w Broniszewicach mówią o ogromnej uldze, ale jeszcze kilka dni temu nastroje były zgoła inne. A wszystko za sprawą tego pisma z Urzędu Wojewódzkiego. Zawierało ono informację, że dotacja Urzędu na Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach będzie niższa o ponad 600 tysięcy złotych. A to aż 1/3 rocznej dotacji. Poczułyśmy straszne rozczarowanie i pomyślałyśmy przez chwilę, ale tylko przez chwilę, dopóki nie pojawili się życzliwi ludzie wokół nas, że zostałyśmy znowu same z problemem i z niepełnosprawnymi dziećmi. To jedno pismo, ale siostry otrzymały także drugie, mówiące o obniżeniu dotacji dla Domu Dziewczynek, czyli Domu Pomocy Społecznej w Mierzynie. W drugim domu dla dziewczynek, tam była kwota 180 tysięcy, więc jakby miałyśmy od samego początku te dwa domy na głowie. W odpowiedzi wojewoda twierdzi, że pismo, które otrzymały siostry, nie zawierało ostatecznej decyzji. Ukazywało jedynie zamiar zmiany tej kwoty. Pismo, które otrzymywali starostowie, a na które powołują się siostry z 30 maja, było jedynie informacją o zmianie planu tych dotacji, które na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są uchwalane. Urząd tłumaczy, że plan dotacji nie jest ostateczny i ulega zmianie w ciągu roku budżetowego. Ogłasza też, że przyspieszył decyzję o zwiększeniu dotacji, między innymi dla broniszewickiego DPS-u. Dzisiaj kolejnych 6 takich jednostek te pieniądze, to zwiększenie tak tego finansowania otrzymało i jest już kolejna decyzja. Tak naprawdę łącznie będzie tych 20 tego typu domów pomocy społecznej. Otrzymałyśmy decyzję o dotacji 1 900 000. Ta dotacja została pomniejszona, czyli jakby zostało nam nagle w połowie roku odebrane 600 tysięcy i ona by wynosiła 1 300 000. To nie jest żadne zwiększenie. To jest po prostu jakby zostawienie tego na takim samym poziomie, na jakim było to uzgodnione z nami w styczniu. Odpowiadają urzędnikom siostry. Urząd podkreśla, że utrzymanie DPS-ów to odpowiedzialność samorządów. Te z kolei dostają rządową dotację, ale zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie obejmuje ona wszystkich lokatorów DPS-ów. Ona jest skierowana tylko dla osób, które trafiły do takiego ośrodka przed 1 stycznia 2004 roku. A tacy według obliczeń urzędu stanowią mniej niż połowę podopiecznych w Domu Chłopaków. Tych łącznie jest 67. Pomocy potrzebują wszyscy. To są chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną, chłopcy z różnymi chorobami przewlekłymi, z zespołem Downa, z dziecięcym porażeniem mózgowym, chłopcy z autyzmem, z FAS. Tymczasem Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach można wesprzeć samodzielnie. Powstała internetowa zbiórka pod adresem wyświetlającym się teraz na ekranie. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.